Hej, 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 hej! Siema wszystkim, tu Kamruz! Witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Binding of Isaac. I moi drodzy, został nam tylko Blue Baby do zrobienia w Boss Rushumie. Więc wybieramy poziom trudności hard i lecimy. Blue Baby będzie ciężki, jeśli chodzi o zraszowanie Boss Rushumu, ponieważ jesteśmy gównem. A właśnie mamy gówno, resetujemy Blue Baby. Właśnie chcemy go mieć, teleport. Okej, co dostaniemy? Może coś ciekawego? O, panie, Dead Cat. Idealnie. Zdaliśmy detketa, to może się przydać, może się bardzo przydać, bo na przykład dostaniemy, nie wiem, Gapiego. Przykładowo. Więc jest okej. Nawet nie będę... O, kolejne serducho. Dobra, przyjemny start, moi drodzy, przyjemny start. Tego gówna na spacji nawet nie będę używać, z racji tego, że po prostu stracimy cenne sekundy, moi drodzy, cenne sekundy, których nie chcemy stracić. Więc... Szkoda mi czasu. Nie będę tego zużywać. Bo co dostaniemy ewentualnie? Monetkę? Nie no, super. Jaram się niesamowicie. Oko, blub. Nie wiem, czy warto było go wziąć. Seren, nie wiem. On częściej chyba przeszkadza niż pomaga. No ale dobra. Niech będzie. Patrz, to nawet nie zabiło tych much, nie? Gówniany item. No ale dobra. Lepszy rys niż nic. Powiadają. O, panie. Dobra. Dobry moment, jak wychwycić. Zdążyłem przejść, super. Rozwalmy szybko ognisko, bo jeżeli oni wejdą w to ognisko, są wytrzymalsi, szybsi i bolą. A tego nie chcemy. Dobra, jest okej. Jakbyśmy złapali cały zestaw Gapiego, bo w ogóle zajebiście. Nie muszę chyba mówić czemu. No ale cóż, mamy kluczyk, to jest o tyle ważne, że w kolejnym... O, bomba, przyda się na kolejny room. Monstro, monstro jest easy. O tyle jest ważny kluczyk, że pa. Mamy treasure rooma gwarantowanego, jeżeli go nie zużyjemy jakoś randomowo na skrzynkę, co mi się kiedyś zdarzyło. To oko jest najbardziej wkurzające pod tym względem, że przesuwa moje bomby, więc jeżeli chcę postawić bombę pod przeciwnika i te oko wleci na tą bombę... No cóż... Wiele razy tak w ogóle straciłem możliwość dojścia do secret roomu, mając tylko jedną bombę. No bo po prostu myślałem, że mi szlak konkretnie trafi. To było okropne. Era, monstro w końcu ubity, my tak bardzo nie mamy obrażeń. Coś pod obrażenia? Proszę, proszę, proszę. Życie. Słabo. Hop. Dobra, lecimy. Grunt to jak najszybciej to zrobić. Basement jako kolejny level. Co mnie cieszy. Zobaczmy szybko arenkę, może będzie... Nie, dla zwykłej skrzynki nie warto. Mięsko, walina na boki, okej. Bomba. Z bomby się cieszę. Rainbow Baby. Nie jest to dobre, ale lepszy rys niż nic. Chociaż to jest jakieś zwiększenie obrażeń. Ponieważ mamy... Dziusia, który również atakuje. Więcej bomb. Dobra. Że nie będę musiał się obawiać. Co to? Two of Clubs. To zwiększa nam bomby, więc użyję. Bo why not? Dobra, monetki. Dwie monety. Jazda w górę. Do sklepiku nie ma sensu wchodzić, z oczywistych powodów, jakim jest brak kasy. Nie masz pieniędzy, nie bawisz się w sklepiku. Mam nadzieję, że nie słychać mojej klawiatury, bo niedawno sobie załatwiłem lepszą klawiaturę mechaniczną. Hehehe, kiedy filmiki z losu, Kamruz? W sumie, aż mi się zachciało grać. Ale ten, mam nadzieję, że nie słychać, jest dużo głośniejsza od mojej poprzedniej, ale też z drugiej strony dużo lepsza, więc... Kurwa. Dobra, to był fail. Zagadałem się, ups. Dobra. Bizabi, co to jest? Strength. Strength, nie wiem czy tak się wymawia, wyjebane. Okej, przyjmę. O, pa. Ram tych bomb, mógłbym wejść do... Dobra, na szybkości. Na szybkości, ponieważ mam jeden pomysł. To nie zajmie nam dużo czasu. To nie może być sekret. Nie może być, dobra, to będzie tutaj. Hapa. Ponieważ można trafić na Magic Mushroom, albo na pilsy jakieś dobre. Pretty Fly, bardzo dobre. Pretty Fly jest akurat bardzo istotnym elementem tej gry. Więc było warto, zdecydowanie warto. Większa obrona to większa obrona, dobra, jazda. Jeszcze tutaj może być super sekret w sumie. Mamy bomby, dobra, to jeszcze się wychylimy. O, Lary! Ojojojojoj! A, mam akurat charmingującego! Pięknie. Jeden już w ogóle. No to było szybkie. To daje nam tearsy i oczywiście soul herty, więc jak najbardziej na propsie.
Coś mi ścięło Krampus. No dobra, niech nie będzie. Każdy item, który z niego wyleci, będzie jak najbardziej opłacalny. Ale mi greści, na co jest? Trzeba uważać tylko na jego Brimstone'a. Oczywiście oberwałem jak gówno. Ej, czemu... A, szermingowany, jak nie ma przeciwników, to leci na mnie. Czemu nie lecisz na oko? Na tę cholerę. O, to oko blokuje pociski. Dobra, spoko. O! Pięknie. Przyjmę. Hopa. I jeszcze szybko do super sekretu wejdziemy. Tam dużo, bardzo przyspieszy oczyszczenie, ale śmiesznie wyglądamy. Nie ma tutaj super sekretu wyjebane, więc... to nam bardzo przyspieszy czyszczenie bossów. Zdecydowanie. To zadaje niesamowicie dużo obrażenia. Jak się nazywał? Krampus Head. Tak, to był Krampus Head. Więc to jest bardzo dobry item. Jeśli chodzi o wszystko właściwie. Nie, nic ciekawego. Oj, 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 oj. Wiesz, jest dopiero dole to. Dobra. Wyjdziemy. Because why not? O! Moi drodzy, jest super. Ponieważ mam już dwa itemy do Gapiego. Jest niesamowicie dobrze. Znaleźć tylko trzeci, jesteśmy w niebie. Zrobimy w takim razie bez problemu Boss Rushuma. I będziemy mieli właściwie wszystkie... achievementy zrobione, nie licząc The Lost. Wow, ja będę musiał The Lostem przejść, a to będzie masakra. Nie wyobrażam sobie tego. Nie wyobrażam sobie tego. Dobra. To jeszcze gubienko. To nic ciekawego, to jest jeszcze gubienko. Którędy iść, chyba górą pójdę. A, czemu by nie? Dzięki ci. Chodźmy na prawo w takim razie. Ty kurwo. Dobra. Jest takie natężenie tej klątwy, że ja pierdzielę, oberwałem w bardzo głupi sposób. Nie chwaląc się. Dobra. Grunt, że... Tylko nie ten krop... Z kroplami! Wow, rozwalić tego pają... Fuck, on jeszcze strzela kroplami! Ja pierdzielę, to jest zapieprzona hybryda. Do jasnej cholery. O mój Boże, potraciłem tyle serc. Nie wierzę. Jeszcze nie mam klucza, nie? Masz wylecieć kluczyk. Kurwa, man. Full health, nie, no dzięki. Jaram się jak kościoły w Norwegii. Niesamowite. Klucza potrzebuję. I żyć, i wszystkiego. Ej, piętro wyżej jest kluczyk. Wyświetla się kluczyk. Nie wiem skąd, nie wiem gdzie, ale się wyświetla. Uwaga na pająki. Pająki są złe. No. Tutaj, mamy bomby. Jakim cudem ja tego nie zauważyłem? Czyli się co najmniej... Ta klątwa nie przyspiesza mi przechodzenia tego. Woda święcona! Najbardziej przydatny item na świecie. Item, whatever. Dobra, noż. Chodźmy tędy. Nic ciekawego. Kompletnie nic ciekawego. Prawdopodobnie oberwę, bo nawet nie mam jak ich uniknąć do tej cholery. Ale się woda ich nie rani, bo czemu miałaby? Ja pier... O mój Boże. Super ciasne pomieszczenie przeciwko latającym przeciwnikom. Nie no, jaram się. Nie mogę nad tego tworzyć. Gówno dupa. Niesamowicie. Szampańska zabawa. 10 na 10. Polecam tą grę wszystkim. Tutaj nie będzie sekretu. Piętro niżej mogłoby być. Dobra. O, garglinsy, bo czemu by nie? To nie jest tak, że mam mało życia i bardzo mi zależy na tym, żeby nie stracić. Bijmy tego, jest bliżej. Dobra, ten ma mało życia, dokładnie. To jest chociaż duże pomieszczenie, więc się pod tym względem nie obawiam. Dobra, bomba, może coś ciekawego, na przykład Magic Mushroom, nie. Tutaj nie ma wyjścia, dobra, chodźmy na prawo. O, bossu, dobra. O, ho. I like it. I ten trinket jest bardzo przyjemny. Dobra. Zobaczmy co tutaj mamy jeszcze. Okej. Okay. Na sklepiku mi nie zależy. Guardy Junior. Jej, witamy z powrotem. O, nie wierzę, że oberwałem. Serio. O mój Boże, dobra. Mamy niesamowicie kiepskie itemy pod tym względem. Nie będę rozwalać, nie ma pierdolę to. Nie zależy mi na super szatanie. Opa. Zależy mi na Botraszumie do jasnej cholery. I na Gapim. Gapi byłby super. No już jeden item brakuje. Jej, Soul Heart. Ach, dobra, pójdę górą. O! To jest relevantne do moich interesów. Czy nie ten Curse. Ale. Moi drodzy, ale.
propos Kersów, tam jest Kers Room. Wiecie co to oznacza? Może być gapi. Może być gapi. Ciemno jak w dupie, moi drodzy. Muszę dokończyć tą amnezję. Ale nie mogę dokończyć, ponieważ mam zjebaną kamerkę i muszę kupić nową. Bo ile kamerka na strumykach działa? To nie działa, to tutaj kompletnie nic nie widzę. Kompletnie jestem oślepiony. Tak w 100%. Wow. Kompletnie nic nie widzę. Nieźle, nie? Może dlatego, że mam oświetlony pokój. Ale cóż, Curse of Darkness. Nie będę sobie podjaśniać gry. Od razu wam mówię, nie będę sobie podjaśniać gry. Nie wracam się do tego Kersu. W sumie. Nie ma. Dla skrzyneczki nie warto. O, panie. Dobra. To jest niespodziewane. No, bombę. Czyli właściwie nie zużyłem bomby, by otworzyć skrzynkę. Potrzebuję klucza dalej. A, mam klucz, dobra, jest okej. W sumie mam bardzo zajebiste tirsy. Nie ogarnę nawet kiedy. Nie wiem skąd się to wzięło. A, dobra, efekt grzyba. Efekt grzyba, spoko. Dobra, rozwalę to. Ciekawi mnie co jest w tej skrzynce, z czystej ciekawości. Okej, jedna monetka na plusie. Opa, lecimy dalej. A, dalej mam ten zajebisty efekt. Rozwalić to ognisko, zdecydowanie. Opa! Dobra, charming efekt, to mi się podoba. No wystaw się, wystaw się, wystaw się. Ktokolwiek, anyone! A, to zajmuje mnóstwo czasu. No, 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 no. No, 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 no. Kuziera mać! Wow, pretty fly. I love you. Dobra, jest kluczek, jest super. Jest kluczek, jest impreza! Dobra, wiecie co, tutaj użyję. Bo tam zejdzie latami. Dobra. A tak to chociaż można praktycznie od razu go ubić. Strength daje maksymalny kontener, czyli w sumie da nam Surherta, który nie powinien w sumie zniknąć. Ciekawe, warto sprawdzić. Serio, nic nie wyleciało z niego. Dobra. Może być. Bomby. Nie no, bomba. No dobra. Niech będzie. Wow, mam 9 minut. A jesteśmy gdzie? Gdzie my jesteśmy? Użyłem niepotrzebnie. Super. Zmarnowałem. O, Caves 2. Coś ciekawego? Please, the world. Idziemy właściwie w jedną stronę tylko, więc... Whatever, co to jest? To jest technologia jakieś, ale które? Nie mogę tego kompletnie zjebać. Platinum God. Zobaczmy. Technologii. Które? To jest te lepsze. Dobra, wezmę. Tylko swoje noc. Szybko, szybko. Te pilsy mogą być na lockdown wyjebane. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Mamy technologii, jest bardzo na propsie, więc mamy, bo mamy penetrujące pociski. Nie zmniejsza nam to obrażeń w porównaniu do technologii 2, więc jest dobrze. Brakuje nam gapiego tylko jeszcze. Dobra, jazda, 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 jazda. Bizabi. Dobra. Jazda, jazda, lecimy dalej. Nie wiem co się dzieje, ale ta technologia nam trochę rozświetla drogę, to jest super. A, mogłem po prostu tak, spoko, nie widziałem. Hajs, gdzie jest boss? Dobra, tym razem będzie lepiej od poprzedniego razu. Chociaż penetrujemy. Opa! Dobra, już na tej podaszy tej monetki jest boss. Super. Nie ogarniam trochę tego hitboxu, ale... Dobra, jest pięknie. I mamy... Brim... No, mamy naszego... Naszą broń, nie, zapomniałem jak się nazywa. Krampus Head. Na wielkoluda. Jakim cudem overwa... O mój Boże, serio. Gro, gro, gro. Stop. Stop clips. Dobra, lecimy dalej.
Nie ma czasu do stracenia, mam niecałe 9 minut, no. A muszę zrobić boss rushuma. Labirynt, dobra, jebać to. Zajebiście, mam strasznie po drodze. A wiecie co, pierdolę to. Nie ma czasu. Dobra. Oj, oberwałem, zjebałem. Co jest? Nie mogłeś do... A, bo tu jest przepaść! Dobra. Fail. Dobra, mamy treasure roomy po drodze i mamy bossa po drodze, więc jeżeli dojdziemy do bossa, to będzie enough. Okej, okay, jest dobrze. Teraz trendy, ten na pewno. Dobra. Jelena zostawia ślady, jest o tyle super. Przynajmniej będę wiedział, gdzie tamten się znajduje. Nie wierzę. Dobra, był za blisko. Hopa, 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 hopa. Super. Góra. Nie, góra? Tak, góra. Mam bardzo mało czasu, bardzo, bardzo, bardzo mało czasu. Musimy się niesamowicie śpieszyć. Jeszcze... Te mapy mi nie... Ta generacja map mi nie pomaga. Gro! Jestem na hita. Nie wiem, mamy Gapiego, ale... O mój Boże. Pajączki malutkie. Te się chowają przed nami. Super. Dobra, sam naprowadzający pociski for the win. Nie wierzę. W sumie bez różnicy. To nie są maksymalne kontenery, jazda. Uwaga, łapka, kanapka. Nie dać się walnąć. Dobra, jeszcze nie. Dobra, już tyle. Starczy. Szybko wejść tutaj. Nie mamy kolejnego klucza, ale nie mamy też czasu, żeby szukać tego klucza. Tears up, spoko. Wyjebane, kluczyk szybko. Patrzę, odciekać jak to będzie działać. Fajnie. Może być, ja próbuję. Dobra, lecimy dalej. Hop. Dobra. Rozjebane. Szybko, szybko, szybko! Nie mamy czasu! Nie mamy czasu! Nie mamy czasu! O, sekret. Nie mamy czasu i tak. Bić, ubić, zabić, zamordować, zgwałcić. Nie mamy czasu. Co jest? Nie mamy czasu. Powiedziałem, nie mamy czasu, to nie mamy czasu. Dobra. War. This is war. Era, nie będę marnować Krampus Heada. Nie widzę potrzeby kompletnie. Ubijemy go bez tego. A Krampus Head się przyda zdecydowanie na matule. Nie! On leci dalej. Zjebałem. Poszedłbym jeszcze do Curse Roomu. Dobra. Teraz nie zadają takich dużych obrażeń. Jakby nie patrzeć. No ale dobra. To się może odbić niefajnie. Dobra, jest okej, okay, wszystko pod kontrolą. Nie! Wow. Nie wiem co zblokowało, ale jestem temu wdzięczny. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze jedna runda. Dobra, tutaj się zatrzyma. Dokładnie. Wystarczy połowę życia. A teraz to fajniejszy, ten fajniejszy moment. Jesteśmy dość szybcy, więc nie powinien nas złapać. Jeżeli nas złapie, mamy lekko przesrane. Nie, jeszcze spowalniamy go. Easy. Easy, 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 easy. Dobra, wiecie co? Jeszcze bym w sumie pozwiedzał. Bo oprócz tego, że musimy dojść do tego Curse Roomu, to jeszcze musimy go przeżyć. Fuck! Musimy jeszcze go przeżyć! Więc spróbujmy dojść do tamtego tego. Aaaa! Nie wierzę. Od razu wszystkich gapik. Dobra. Ostatnia próba, myślę. Aaaa! Jeszcze jedno. Coś czuję, że to co tam jest, musimy uzyskać w tamtym Curse Roomie. Nie wierzę w to! Pierdolę, dobra, mam to w dupie. No wiesz, że zrobimy niesamowite MLG. Jazda, jazda. Mamy za mało czasu, idziemy do matki.
Dobra. Fajnie. Dobra, najwyżej jakimś cudem będziemy musieli przetrwać na jednym serduszku. Nie wiem jakim cudem, ale... W takim razie spróbuję rozwalić matkę normalnym sposobem, skoro to jest jeszcze łatwiejsza matka. Kanał Boskat może mi się przydać właśnie w arenie. Na Boss Rushroomie. Kurde no. Mieliśmy strasznie słabe itemy, które nam podchodziły. I nie dostaliśmy Gapiego. Z Gapim to by było easy. Super easy. Quadshot, Gapi, nie. Każdy laser by robił miliard muszek. Wow. To był trap. Okej. O, nie wierzę. Dobra. Jeszcze raz. Zjebałem kompletnie. Ale jeszcze raz. Serio? Ja tutaj zginę na matce. Wow. Dobra. Spokój, Kamru, spokój ducha i ciała, mój drogi. Spokój, spokój, spokój. Nie! Łoj! Cały czas w ruchu najlepiej. Najlepiej cały czas w ruchu. Tak się nie zjedzie. Nie! O mój Boże. Te oczy są najgorsze. One się pojawiają tak randomowo totalnie. Full skupienie, Camrus. Tryb fokusu. Aktywacja. Okej. 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 Spokój. Oko. Wyjebane w oko. Dobra. Już jest większość. Już jest większość. Spokój, spokój, Camrus, spokój. Tutaj, dobra. Spokój, spokój. Niecała minuta. Spokój, ducha i ciała, spokój, spokój. Full skupienie, moi drodzy, te emocje, te wybuchy. Mam nadzieję, że wybuchów żadnych nie będzie. O mój Boże. Spieprzać z tym okiem. Dobra, jeszcze jeden strzał. Jest! Dobra, bierzemy na pewno Polaroid. Wchodzimy tutaj, Biblia chyba cię pojebało. Dobra, wchodzimy tutaj. Miejmy nadzieję, że będzie coś dobrego. Lar, co da nam wytrzymałość, ale... Widzę kontakty matki i mamy lockdown, ale pomimo tego... Lardu nie chce. W sumie mam jeszcze jedno życie, więc jak zginiemy to wyjebane. Co daje nam ten znak zodiaku? Zobaczę tylko. Tears up. Knowback effect. Nie, to nie jest to. To nie jest to. To jest inny znak zodiaku i on daje nam dokładnie... Gemini, daje nam braciszka. Dobra, weźmiemy kontakty. To jest niesamowicie mocny item. Niesamowicie mocny! Dobra, jesteśmy martwi. Tak, by the way. Więc prawdopodobnie zginiemy. Będziemy na hita, ale będziemy mieli zajebisty item. Pewnie tak będzie. Bo nie wierzę, żebyśmy przeszli Boss Rushroom bez oberwania, przynajmniej jeszcze raz. Hopa. Spokój. Dobra, ale Quadshot jest o tyle super, że po prostu to tak nakłada efekt kontaktów. Jeszcze ten technologii, nie? Dobra. Ubić go zanim się... już się nie wystra bardziej. A, pięknie. Dobra, jakby się udało przejść Boss Rushroom, bo... A nie, my musimy przejść Boss Rushroom, w sumie tak. My musimy w 100% przejść Boss Rushroom. Bo inaczej nam nie zaliczy achievementu. Mamy przepierdolone i to ostro. Nie! Gówno! O mój Boże, nie! Ale gówno. Ja pierdzielę. Dobra, no nie zaliczyliśmy Boss Rushroomu. Gramy do końca w takim razie. Szkoda, strasznie szkoda. Baby niestety jest gówniany. Nie, to ja jestem gówniany, ale... Dobra, teraz oberwiemy, to giniemy. Ja wiem, żebym tego nie przeżył. Nie, nie uniknę tego, jestem martwy. Dobra. To było niesamowicie słabe z mojej strony. Kontynuujemy. Chcę robić dłuższy odcinek, co to jest? Fear shot. Jeszcze mam zaszczane oko. Nie! Myślę, że... O!
Okej. To jest bardzo interesujące. Wiecie co? Myślę, że my możemy się pokusić o kontynuację. Myślę, że to jest jednak opcja. Nie wiem czemu, ale myślę, że z takim setem startowym to jest opcja, żeby grać dalej. O ile na początku zjebaliśmy, teraz faktycznie mamy szansę zrobić boss rushu, moi drodzy. Okej. Never surrender, powiadają. Opa. Opa. Super, jeszcze sekret. Nie, jest dobrze, mamy fearshoty. Mamy nóż matki. I zaraz dostaniemy życie jeszcze. Wyjdziałem niebieski... niebieski ten. Dokładnie tu. Hop. I kluczyk, wow. To jest naprawdę epicki start. Dobra, jestem znowu zmotywowany do gry. Moi drodzy, jestem znowu zmotywowany do gry. Większe obrażenia, super. Jest zajebiście, moi drodzy. Jest naprawdę zajebiście. Opa, nie zdążyłem, szlak. Dobra, trudno. Mimo tego jest dalej zajebiście. Lecimy. Headless Horseman, super, będziemy mogli latać. Jest naprawdę bardzo dobrze. Mam Spacebar item, który umożliwia nam latanie. Mamy nóż matki i mamy latanie. To jest niesamowicie dobre. Dobra, yo, lecimy. Okej, moi drodzy. A więc jednak w tym odcinku jednak uda nam się zrobić boss rushu. I nie ma mowy, żebyśmy się nam teraz nie udało. Jest zbyt dobry start. Jest zdecydowanie zbyt dobry. Dobra, więcej życia. Jazda, jazda. Uwaga, co dostaniemy tutaj? Fasola? Co to dawa? Nie ma opcji. Najmniejsze, żebym brał fasolę. Dobra, trudno. Mamy i tak, nóż matki. I to drugie coś, co zabrało nam wszystkie życia i dało nam 6 czarnych. Więc dzięki temu nie umarliśmy. Mogliśmy zrobić deal w ogóle. Spoko item. Mimo tego... Nie wiem, czy to coś konkretnie jeszcze daje. Obrażenia, czy co? Nie, ale nie chcę się sprawdzać. Dobra, pills, speed up, super, wejdę tutaj w sumie. Czwóreczka, co daje czwóreczka? Muszę sprawdzić, nie ma opcji, żebym bez sprawdzenia wszedł. Wszystkie pedestale, super. Bardzo dobrze. Ponieważ możemy się wrócić tutaj. Wow. Czy może być większe value? W naszym przypadku. Wow, to jest niesamowite. Zużyłem co prawda... Nie, jest okej. Wow! Moi drodzy! Moi drodzy! W końcu! Po tylu latach! W końcu gra Blue Baby, kiedy mamy naprawdę mocny set itemów. Niesamowite, jest po prostu niesamowite. W ogóle co nam daje Spacebar item? A, nieśmiertelność. Okej. To jest niesamowite, moi drodzy. Wow! Jeszcze pentagram. I Krampus. Miejmy nadzieję, że będzie ten drugi item. Hopa. Wow! Wow, wow, wow! No po prostu mamy chore, chore, chore kombinacje, moi drodzy. Nie powiecie mi, że nie. To jest najlepsza gra Blue Baby, jaką w życiu miałem. Oh my fucking god. Dobra, wbijamy. Bo czemu by nie? Nie stracimy życia. Przynajmniej podczas wlotu. O, może bomby nie stracimy? Nie, bomby akurat stracimy, zużyjemy. Nie stracimy, zużyjemy. Apa. Co to daje? Łup, łup. No to nic nie daje. Wypieprzmy to w takim razie. Control. To się control wypieprzało, dokładnie. Pilsy. Battery, szkoda. I can see forever, to jest akurat spoko. Czym już wiemy, kiedy będzie battery? Chociaż tyle. 2 hertz. To mi nic nie da kompletnie, nie? No, nic mi kompletnie nie da. Więc po prostu zużyję. Bo czemu miałbym trzymać? Opa! Dobra. Gówno. Ale mamy duże obrażenia, nie? Nie, ja w sumie nie mam jakichś super uber dużych. Ale nie mam też małych. Dobra. Bomby nie chcę zużywać na ten moment. Chyba, że będzie więcej niż dwa. Więcej niż dwa grzybki. Opa. Opa. I nie doleciało. Dobra. Hop. Hop! I BUM! Zdjęty. Okej, tam jest wejście do sklepiku i akurat mnie stać.
Wow. Większe familiary. Czy chcę? W sumie, co mi szkodzi. Giant spiders and flies. A może nam się przyda? Nigdy nie wiemy, nie? Nigdy nie wiemy. Niby mogłem dać sobie... Opa! Dobra, przynajmniej teraz nie stracę tego golda. Bo zużyłem. Widzicie? Worth it. Co ja chciałem? Może w następnym sklepiku będzie. Byłoby coś lepszego, ale... Nie wiemy. Może trafimy na Gapiego, albo na coś innego. Nie wiecie tego, nie? A może dostaniemy jakieś zajebiste familiary, albo item, który nam daje familiary. I zaraz będzie niesamowity boost do obrażeń. Nie wiecie tego. Opa! Nie było nas... Dobra, nie było nas w treasure roomie. Mam zajebisty set, ale mimo tego nie chciałbym rezygnować. Masz może być jeszcze bardziej zajebisty. Mam dużo czasu. Mamy latanie, mamy wszystko. No jeb się. Otwieranie skrzynek bez marnowania kluczy. Super, bardzo dobre. Góra. Tędy. Easy. Możemy sobie przejść na lajcie. Dobra, tutaj nic nie ma w takim razie. Może być jeszcze w jednym miejscu. Hoppa! Żeby szybciej przelecieć. Lel. Ale życie mógłbym kupić w sumie. Jakby nie patrzeć. Mógłbym kupić sobie w końcu życie i oderwać się od tego kompa! Nie. Hoppa! Hoppa! Dobra, tak ich zabiłem bez problemu. Super. Kluczyk, zajebiście. Mystery Sack, czyli chyba będzie dawało nam randomowe rzeczy. Dobra, trudno. Mogło być coś lepszego. Jazda, lecimy. Jak mówiłem, mogę kupić z tego Soul Hearta, nie wiem czy się wrócić po Soul Hearta. Ale myślę, że nie, te 15 golda może nam się bardziej przydać na kolejnych. Damage plus range up. Okej, okay. Super. Hopa. 15 centów może nam się przydać do innego sklepiku, jeszcze będziemy mieli... Sami tak mygnęło, what the fuck. Nie wiem. Coś ciekawego jak kompas na przykład. To może być naprawdę, na pewno ciekawe. Nie bym nie zmarnował. Nie chcę tracić czasu w tym roomie, chociaż. Dara. Co to? A dobra, wiem co to. Podziękuję. Dara, w sumie mamy nóż i duże obrażenie. A możemy coś fajnego dostać. To nie jest coś fajnego. Hopa. Żeby wypadło z puli. Ciekawe czy tu może być sekret. Nie ma. Dobra. Hopa. Uwaga. Nie zrespiło się na mnie. Och, tyle dobrze, nie doleciało szlak. To jest dziwne, że ta uryna... Ślad uryny jest cały czas, pomimo tego, że on lata, jest w powietrzu. To jest dziwne. Niedopracowanie graficzne. Nie. Latanie for the win. Dobra. Ale szybko zeszło. Jest okej. Okay. W sumie po co? Hop! O tyle dobrze, że w ogóle nóż matki przelatuje przez wszystkie kamienie, nie? Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nie przelatywało. O, dwa razy kluczyk. Fajnie. Na pewno się przyda. Byliście przydał, niż gdyby się nie przydał. Jej. Super. Halo of Life. Bardzo dobrze. Bardzo niesamowicie ultra dobrze. Mamy same dobre itemsy. No, poza tym woreczkiem, ale ten woreczek też jest okej. Okay. A przynajmniej mamy pewność, że nam nie zabraknie itemsów. Hoppa. Rozwalmy te wszystkie gówniaki. Nie, ale ogólnie, poza tym snackiem, tak czy się nazywa snack, coś tam. Mamy super dobre itemy. Niesamowicie dobre. No wyleciało nam parę ze słabszych, jak na przykład ta książka, no ale... O! Darmowe deale. Super. Ale to potem. Musimy najpierw znaleźć sklepik. Jeżeli jest na tej mapie, powinien być. Ale nie mam pewności. Chodźmy tędy. Hop. Ekstra. Hop. Mały zasięg. Przydałby się jakiś range up, żeby dalej leciał ten nóż. Dobra. Dół. Boss. Hajsu mamy dużo. Nie wiem, czy mi bardziej zależy na darmowym dealu w sklepie. Czy na otwieraniu skrzynek. Zakładam, że na otwieraniu skrzynek.
Nigdy nie znasz dnia i pory. Opa. Opa. Opa, pa, pa, pa. Najpierw rozwalić właśnie Gardiego z takimi obrażeniami. Bo te maluchy są bez problemu do rozwalenia. Super. Mamy coś od Gapiego? Nie, nie mamy. Nie opłaca nam się robić deala. Ewentualnie latanie, żeby mieć jakiś space bar item. Nie, nie opłaca nam się. Nie zależy mi na Gapim. Mamy i tak wystarczająco dużo obrażenia bez niego. A, są szanse małe, że będziemy mieli 3 itemsy. Szkoda, że w poprzednich, że ta łapa się nie pojawiła. Curse of the Blinds. Wyjebane. Ejja. Ciężki przeciwnik. Bomba tu oczywiście. Dzięki. Dobra, mam bardzo duży zapas życia. Opa. Nie! Ja wiem, co to jest. A nie! To jest kont... To nie jest kontakt matki, to nie jest item przecież. To jest trinket, który zwiększa szansę na drop through heartów. Okej, weźmiemy. Mom spell. Mom spell jest akurat bardzo spoko. Czekajcie, czy to jest to? Może mi się coś pojebało. Tak, większa szansa na drop through heartów. Bierzemy. Hop. Hop. Co to? Full health, super, battery, wyjebane. Hop. Więcej bomb, okej, okay, hajs. Okej. Okay. Dobra, jazda. O nie, 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 nie oni, nie oni, nie oni, nie oni. Ach, rozjebałem. Czy on daje tylko... klucza? Czy mi się zdaje? Ten item. Ten woreczek. Same kluczyki tylko szły. Nie ogarniam. No lochwel. Lecimy dalej. Mamy... super. Mamy maksymalną ilość żyć. Więc bardzo na propsie. Op! Jep! Jep! Załatwimy bez problemu bossa Shuma. Nie ma opcji, żebyśmy umarli. Bossa zabiłem prawie na hita, nie? Ale pierwszy room mi dostać... O! Dostać nóż matki. O! A potem jeszcze weźmiemy sobie Polaroid, moi drodzy. Wiecie, co to znaczy. Wiecie, co to znaczy. Znaczy, że nie mamy szans tego przegrać. Opa. Ja sobie pospamuję sobie bombami. Może coś ciekawego wleci. Nic ciekawego. Room już przeszliśmy, więc to, że się pojawi, nie jest żadnym problemem. To było szybkie. Opa. A, griduś. Easy. Wow, ale ja dropię wszystkiego. Okej. Okay. Nie wiem, co robić z tym wszystkim. Dla czystej przyjemności poszukam trochę roomu. Because... czemu by nie mieć jeszcze bardziej przegiętej postaci? Fuck. Oberwałem. Nie wiem, po co biorę tą mobę. Dobra, mam jeszcze dużo czasu. Więc bez problemu dojdziemy do boss rush roomu, a to się kompletnie nie obawiam. Nie martwię, nie obawiam. Hell down, wyjebane. Okej, okay. To można zjebać grę. Maggie Bow. Maggie Bow? Co daje Maggie Bow? Maggie... jako kartka Maggie. Health up. Wszystkie herty podwajają, leczą podwójnie. Okej, okay, czyli właściwie dostaliśmy tylko soul herta. Psz, okej, okay, no. Nie żeby mi zależało, czy coś. No ale jest. Weźmiemy sobie to. A, zauważyłem coś ciekawego. Czy się rozwalę, bo nie widzę powodu, żeby nie. Bo może wylecieć żółta skrzynka. No, lecimy. Mamy 8 minut. The Cage. Cage'a nie lubimy. To nie jest Johnny Cage. Easy. Hop. Pigeon Boy. Tu mamy kawaiko kartkę. Nie kartkę, tylko koronkę. Jej. Teraz sobie bym wziął jakikolwiek deal z szatanem. Mamy tyle serc i nie mamy co z nimi robić. Dobra. Dobra, moi drodzy. Tutaj jest coś ciekawego prawdopodobnie. Dużo gówna. Nie wiem, rozwalę because why not. Dobra, w dół. Hop. Hoppa. 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 Dobrze, że mamy latanie. Przejście tego levelu byłoby problemem, gdybyśmy nie mieli latania. Ale w pierwszej rundzie, o mój Boże, dostać latanie i nóż matki. Ja dalej nie mogę uwierzyć w ten fart.
Miejmy nadzieję, że będzie podobny fart, kiedy będziemy grali The Lost. Bo kiedyś będziemy musieli nim zagrać, nie? To jest najgorsze. No wyjebałem się na skrzynkę. Góra, góra, góra! Hoppa! Jeppa! Hoppa! A pomyśleć, że chciałem kończyć po pierwszej przegranej. A pomyśleć, że chciałem. Jak widać, myślenie nie jest moją mocną stroną. Żydek odkluczy. Zrobię to. Właśnie teraz weźmiemy minimatkę, nie? W sumie wyjebane. Rozwalę go. A, spoko. Wróciłem się. Hoppa. W sumie mógłbym się pobawić tym automatem. Mega Blast. Patrz, może wlecieć drugi Pretty Fly. Okej. Okay. Mamy hajs, nie wiem co z nim robić, jazda. Serduchy mi niepotrzebne, potrzebuję jednego Pretty Flya. Żeby mieć pewność co do wytrzymałości. Choć naprawdę mi na tym zależy. Swoje wyjebane, no. Z tej cholery, będę mieć Polaroid. No i czkawkę. Totalnie wyjebane. Po całości. Szkoda czasu marnować i was zanudzać jednocześnie. Opa! Gdzie się pojawisz, gdzie się pojawisz? Gdzie się pojawisz? Tutaj! Pięknie. Wow! Jeszcze większe obrażenia. Może być. Opa. Chodźmy górą. Opa, opa, opa. Dobra, góra. O! Znaleźliśmy treasure room. Hełm papy, nie wierzę. Nie wierzę, hełm papy. No przecież to jest po prostu chore. Chore, jakie mamy chore podejście. BFF. Czy co? Ładuję po prostu tutaj. Co mi po BFF? A, spoko. Fajnie. Szampańska zabawa. Extra card room, chariot. Jak się zmieniało? Altem? Shiftem? Nie wiem, E? Nie, to jest bomba, what the fuck. Serio, czym się zmieniało? Kontrolem chyba, nie? Nie wiem. Czary to będzie śmiertelność, użyję. A, dwa razy czariot, spoko, I get it. A tego się nie zmieniało. Ach, kamerę stałem, bo... Dobra, stało tylko i... Nie, dwa miejsca. Okej, gdzie mogę pójść? I tu będzie... Co to jest? If you're lucky. No. Aż, większe... Nie, to w sumie sprawia, że większa szansa na wypadnięcie kluczy ze skrzynek. Bo mam wyjebane w klucze. Kompletnie. Nie zależy mi na kluczach. Komu zależy na kluczach w tym momencie? Won ode mnie! O mój, serio. Wow. No. Ej, mam mało czasu. Pośpieszmy się, serio. Bo to jest cokandowy potwór. Dobra. Isaac! Pacha, 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 pacha. Nope. Wyrzuć się, ponieważ nie chcemy mieć dużego odrzutu, że tak powiem. W ten sposób zadajemy niesamowite obrażenia. Dobra, Polaroid. Nie no. No ja wezmę, bo czemu by nie. Niby mamy super duże muchy. I to zadaje super duże obrażenia, ale latanie jest lepsze. PHD. Nie, zdecydowanie bierzemy Magic Mushroom. Jej. Jeszcze większe obrażenia! I ten Polaroid, o tak. I ten Polaroid. Ubić go, ubić go. Te gówno będzie nas mordowało konkretnie. Dobra. Tak. Eww. To jest piękne, że jak Polaroid tam się odpala, to włącza nam się tryb berserka i po prostu napieprzamy w przeciwników. Opa. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest okej, okay, wszyscy na hita. Oj! Się ustraszyłem, że już bec na niego. Opa, ale to są słodkie, te odgłosy wydają. Dobra. Płodziany, płodziany. Loki rozwalony. Rzemini. To było szybkie. Co dziwniejsze, czarnego nie zacząłem od czarnego, nie? Wow. Ale to w jakim tempie to robimy? Skończymy arenę zanim w ogóle będzie... Skończy się czas wejścia do niej. Bo zraszczył mnie areny, whatever. Sam się zabił.
niczym gówno. Dobra. I like it. Te tempo. Aprobuję. Dobra, gardki rozwalone. Trzeba rozwalone. Yeah. Dobra, rozwalmy te monstro, ponieważ będzie nas zdenerwowało. Okej, okay, super. Hopa, 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 hopa. Dźgamy, dźgamy. Chop, 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 chop. Chop, chop, chop. Chop, 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 chop. Nie wierzę. Dobra, nie bierz to. Eo. Wiesz, co by się przydało? Loki Horn. Dobra. Rozwalony, super. Lekko smyrne tym nożem. On ginie. Lekko smyrne. Jest bardzo przyjemne. Muszę odblokować sobie Pikwetusa. O, uwaga, nie, 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 jego nie lubimy. Pewnie od niego oberwiemy i tak. Opa. Opa. Dobra, rozwalony. Pierwszy raz od tego. Blurpa, czy jakoś to nazywa, nie oberwałem. Cud! Dobra, to jest śmierć. Śmierć chcemy rozwalić zanim, no właśnie, zrobi to. Dobra. Pozostały dwa koniki. Że tak powiem. No, gin! Wow, okej. Okay. Nie wiem czemu wybuch, ale... Gdzie jest ten drugi konik? Dobra. Wyleci gdzieś tędy. Super. Fallen, najpierw Fallen. Dobra. Mamy efekt polaroidu. Tutaj cały czas mamy chariot, nie? Wow, berwa, skończyła się. Tarcza. Fail! Jej! Super, Abel. Abel jest chujowy. Ale wezmę, bo czemu by nie. Nic ciekawego, a więc hopa. Dobra, zrobiliśmy wszystko. A teraz dla beki po prostu idziemy do The Chest, moi drodzy. Idziemy do The Chest. Bo czemu by nie czerpać przyjemności, zrobić jeszcze bardziej chorego komba? O, dobra. Hop, hop. Nie wziąłem tych bomb. A w sumie... Oj, Camus, serio. Camus, Camus, Camus. Wow. Dobra. W sumie na ten bomb mógłbym umrzeć, gdybym się zachowywał jak gówno. Właśnie tak się zachowuje, czyż nie? Jep, Camus, tak się zachowujesz, straciłeś mnóstwo życia. Pamiętam spacebar itemie. Akurat teraz nie miałeś go dostępnego, ale wiesz. Ja no. Wow. Te łby się tak nagle dziwnie randomowo pojawiły. Się wystraszyłem, że oberwę. Papa, rozwalmy tą maszynę. O mój Boże, Abel, serio. Nie wyleciał akurat Soul Heart, smutna buzia. Paluch. Srane. Polucho, co to jest? Hagalas? Jera? Czym się różniła Jera od Hagalazu? Hagalas niszczyło wszystko, a Jera kopiowało wszystko. The Sun. Okej. Okay. Dobra, w takim razie weźmiemy... Jera kopiowało, tak? Na pewności. Tak, zostawimy sobie to. Weźmiemy sobie dwa razy Jerę. A nie, mamy Hagalas. Użyję sobie w sumie, bo czemu by nie. O, fajnie. Jera i Chariot. Może nam się trafi jeszcze coś ciekawszego. Sekret. Okej. Okay. To jest takie interesujące. Mogą ciekawe pylsy wlecieć. O, karta tarota. Hierofant. Czyżby Jera? Ech was robił... Robiło wiem co. Okej, okay, przejście na dół. To nie jest to, czego oczekiwałem. Suicide King? How about nope? Hierofant. Dawaj. The Stars. Nie. Jera. Chariot. Chyba wszystko. Zobaczmy. Fallen, super. Będzie z Devil Roomu item. Hopa, hopa. Opa. Chop, chop, chop. Nie wiem, co kuszące, ale... O, to jak najbardziej. Damage Tirsy. Dostajemy jeszcze Soul Hearty w zamian. Wow. Hopa.
Nie wiem, co się rozglądać po pomieszczeniach, po co. Nie wiem, czemu nie tracimy czas. Odcinek już trwa 50 minut, więc... Wow! Więc nie ma sensu przedłużać dodatkowo. I tak mamy gwarantowane praktycznie przejście tej gry. Hopa! Pa. Nie trafiłem? Dobra. Najbardziej się nie mogę doczekać tego. Jak to się nazywało? O, sorducha. The chest. The chest się nie mogę doczekać. Będzie mi 8 skrzynek do otwarcia na start. Będzie mi wesołe. A nóż wyleci jeszcze nóż? Nie, D6. To by było. Nawet mnie nie boi, że straciłem to życie. Ciekawe czemu. Wyobraźcie sobie, że ze wszystkich 8 skrzynek wyleciałoby D6, ale byłoby rolowanie. Hagaras. Okej. Okay. Srane. Totalnie wysrane. Kluczek. W sumie można poszukać secret roomów, bo czemu by nie? Why not? A już coś ciekawego się trafi. Chwila, co jeszcze zostało? A ty zostałeś, dobra. Tak to działa. Albo w tym trybie mięsa, że trzeba jeszcze rozwalić mięso, żeby się go pozbyć, nic ciekawego. Gdzie jest ten boss room? Jest masakra. Tu w diamonds, fajnie. Tu w clubs, fajnie. The sun. Okej. Okay. Tędy, okej. Okay. Chariot! Postaw tej bomby, nie wiem czemu, tak po prostu, mam ochotę. Okej. Okay. O, znalazłem secret room, lecimy. W secret roomie może być coś ciekawego, na przykład nie wiem, Daddy's Key, czy jakoś tak, co umożliwia nam wejście do Mega Szatana. Bum, bum, bum. Źle postawiłem, bum, bum, bum. Nie, więcej bomb, bo bardzo mi zależy. Dobra, jazda. W sumie przejdziemy tę grę w mniej niż pół godziny, tą drugą grę. Łącznie to jest obecnie 52 minuty. Wow! Się zapędziłem trochę. Chariot, okej. Okay. Hop. Okej. Okay. Gdyby podleciał nam tummy head, byłoby śmiesznie. To było szybkie. Nawet mi się nie chciało unikać, moi drodzy. Góra, tak? Tak, góra. Widzieliśmy Polaroid. Dobra, rozdajcie Izaka, Blue Baby i z głowy. I z bani. Curse of the Ancon. Mechu. Up. O, ta mucha. Ta randomowa mucha. Wow, to było szybkie. Nie mogę się przyzwyczaić do takich obrażeń jak gram. Nigdy. To jest takie. O! Teraz zagracie w moją grę. To nie ja gram w grę. To moby grają w moją grę. Okej, to było szybkie. Nie chcę mi się szukać secret roomu. Ej, Zack! Proszę, bijmy go i chodźmy do... The chest. Hop, naprzeciwko, wiadomo. Hopa. Epa. Pięknie. Bezstratnie. Hop. I uwaga, będzie duplikacja skrzynek. Hell yeah. Jera. Dobra. Nie wiem, podniosę wszystko. Taurus. Podniosę to. Wszystko podniosę. Nope. O, te panki są naprawdę ogromne. W sumie nie wiem, czy mieć. Chyba. Nie, tutaj nie będę potrzebować latania. Tutaj nie ma żadnych przepaści. Weźmiemy sobie pajączki. Pajączki wydają się ok. Mają bardzo wysokie obrażenia. Wow! Tak działa Taurus. Spoko, tylko szkoda, że. Nie zostaje mi.
Jak to się nazywa? Nóż. To było niesamowite. Oj, ten pajączek co lata też mi daje pajączki. Ale fajnie. Pająkowy król znowu jest wśród nas. Wow. A nie, zostaje nóż. To OP, to OP. Tylko nie mogę się nie mogę nim ruszyć, ale zostaje. Dobra, jest bardzo dobrze. I szybko mi się ładuje ten Taurus. To chyba jest zależne od obrażeń, które zadamy. Nie jestem pewien. Dobra, na szybkości, moi drodzy, na szybkości. Daj mi wyjść. Opa. Kompletnie nie widzę w ogóle, kiedy się ten Taurus pojawia. Tutaj nie ma. Po prostu nie muszę unikać. Po prostu muszę bić. Bić, zabić. Jej, tyle gubię. W ogóle serio, gówna. W DCS to jest super łatwy przeciwnik. Skąd najlepszy jaki może być? Jej, kolejny. Leo, stąpi. Król Lew. No też jest ma tyle fajnie to, że nie ma żadnych przepaści. Bum, bum, bum. Totalnie wyjebane na wszystko. A są herty i tak lecą. Nie, ta gra jest super. Ta obecna. Oberwałem, whatever. Nie boli mnie to kompletnie. Hop, hop, może znajdzie się coś super sekret, cokolwiek. Dobra. I Blue Baby. Pa, 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 pa. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, mi bardzo. Trzymajcie się, do zobaczenia i witam was w kolejnym odcinku. Właściwie, co my będziemy musieli zrobić? Mam wszystko zrobione i nie wiem, czy mi się chce grać. Mogłem robić The Lost, ale mi się... Ale to zanim bym złapał w ogóle Gapiego, Deadcata... Nie wiem, czy mi się będzie chciał grać Isaaca. Może po prostu będziemy sobie grali takie typowe... Graj, żeby przejść. Albo jakieś challenge zrobimy, nie wiem. Trzymajcie się, do zobaczenia.